Dzień dobry w piątym dniu vlogmasów. Ja... O matko, zmęczyłam się. Jest teraz 11. Biorę moje rzeczy z Zary i jadę je odwieźć. I jadę na budowę, ponieważ dzisiaj przyjeżdżają do nas wszystkie sprzęty. Więc jadę je odebrać. Właśnie o 11 jestem w ogóle z panem kurierem. Wstawiłam na TikToka kawałek tego filmiku, gdzie się malowałam i mówiłam, że... odzwierciedleniem tego, jak coś na twojej twarzy, jest to, co wsadzasz sobie do ust. Ale! Oczywiście osoby nie dosłyszały tego momentu, kiedy mówiłam, chyba że masz trądzik albo inne choroby. I tam się wylało. To jest krzywdzące dla osób z trądzikiem. To jest krzywdzące dla tych... Słuchajcie, w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że wszystko jest krzywdzące, bo kiedyś stawiłam, jak coś jem, to dostałam komentarz, że to jest triggerujące dla osób z zaburzeniami odżywiania. Jak wstawiałam, że ćwiczę, albo wstawiałam, pamiętam, filmik w topie i w spodenkach krótkich, to dostałam komentarze, to jest triggerujące dla osób, które nie potrafią schudnąć. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach naprawdę wszystko może być triggerujące i krzywdzące. Uwierzcie mi, że ja nie wstawiam tego wszystkiego, żeby kogokolwiek skrzywdzić, tylko mówię, jak jest naprawdę. I tyle, no. To nie jest nic robione, aby ktoś miał na tym ucierpieć, uwierzcie mi. Wczoraj namontowali klimatyzację i ogarnijcie to. Ktoś, o Jezu, nie w tą stronę. Ktoś swojego czasu coś chyba, no nie wiem, któryś z majstrów coś źle zrobił i słuchajcie, zagiął rurę i musieli nam kłuć naszą glinę i musimy teraz z nowa to naprawiać. Boże! Ja mam wrażenie czasami, że ludzie naprawdę mają wszystko gdzieś. To jest tyle rzeczy, które trzeba było poprawiać. Na przykład kabli przerwanych, bo ktoś się wkuwał gdzieś, chociaż wiedział, że ma się tam nie wkuwać. To nawet nie jestem w stanie zliczyć. Przyjechał cały sprzęt. Mamy lodówkę z Samsunga, z Whirlpoola mamy pralkę, zmywarkę i suszarkę. A stekli płytę grzewczą, a jeszcze wcześniej wzięłam okap z flamek, chyba coś takiego. Zrobiłam zwrot do Zary na 2000, więc moja matematyka mi mówi, że jakbym zarobiła teraz 2000 zł, tak? Więc mogę je wydać. Idę jeszcze zobaczyć, co jest z Massimo Dutti i kupić jakiegoś Mikołajka dla mojego Mikołajka. Tak myślałam, co mu kupić, ale z drugiej strony ostatnio rozmawialiśmy o Harrym Potterze. Wiem, że ta gra już jest, nie wiem, z rok na rynku. Ale to jest coś, co my chcemy. To ja na tym też skorzystam. Idę do Empiku, bo w Empiku są takie rzeczy. Gry. Gdzie są gry? Gdzie jest muzyka? Gdzie są gry? Mamy to. Jak się okazało, nie ma takich gier w Empiku, tylko RTV Euroagent. W trasie, w sensie w samochodzie zmieniłam sobie okulary, w sensie soczewki na okulary, a teraz była mu optyka, bo kupiłam sobie nowe oprawki, ale pani powiedziała mi, że do tamtych oprawek niestety, ale nie zrobił mi szkieł, bo są jakieś, nie wiem, plastikowe, więc muszę poszukać kogoś innego i zjechałam do Lidla po zakupy. Wzięłam na razie borówki, pomelo, imbir i ser. I chyba to tyle, mam ochotę na owoce. Mango mam w domu. A może mrożone owoce, jeszcze zobaczę. No i się pocieszyłam, co? Wczoraj. No, za zakupy 30 parę złotych. Dzisiaj dosłownie kupiłam same owoce. I zapłaciłam 116 zł. I pomelo! Wiecie, ile kosztowało pomelo? Pomelo kosztowało 17 zł. A idźcie wy wszyscy. Zadzwonił do mnie stolarz i mówi, czy mogę przyjechać, bo mają jakieś ostatnie pytania co do kuchni. Jem mrożone borówki w samochodzie. Ojej, tu się powróciłam. I ostatnio rozmawiałam w sumie o tym z koleżanką, że ja jestem pełna podziwu ludzi, którzy wykańczają domy czy mieszkania, mając pełną etatową pracę. Tak już muszą siedzieć w pracy, na przykład od, nie wiem, 7 do 15 czy tam 8, 16. Słuchajcie, ja czasami na budowie bywam 8 razy. Dzisiaj w ciągu dnia musiałam odebrać rzeczy, teraz jadę do stolarza. Jakby, jak wy to ludzie robicie, jak macie pracę? Nie mam pojęcia, podziwiam was. A jeszcze ktoś ma do tego dzieci? Brawo,
naprawdę brawo, bo ja mam wrażenie, że ja cały czas jeżdżę od jednego specjalisty naszego do drugiego specjalisty. I tu do domu, i z domu, i non stop coś. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć, dlaczego na opakowaniu pumpernikla jest para, która ma zamiar się pocałować? O co tu chodzi? Co to za przekaz? Taki pyszny, że aż chce się kogoś przytulić? Dostałam właśnie żurek z Szumowa. Jak nie jedliście nigdy w Szumowie, to jak będziecie na trasie Białystok-Warszawa, to musicie tam zajechać. Przepyszny. Naprawdę. To ogólnie jest smaczne. To jest taki, wiecie, zajazd. Taki typowy zajazd z polskim jedzeniem. Ale jest tam bardzo smaczne jedzenie. Pycha, pycha. Ale się śmiałam z tego zdjęcia na tym chlebie. Stawiałam to na Instagrama. Jakie podpisy tam są do tego. To jest po prostu shit. Widziałam komentarze pod ostatnim vlogiem. Dziękuję, jest mi bardzo miło. Ale ktoś napisał, jak poradzić sobie z tymi słodyczami, co wczoraj Wam pokazywałam, że są właśnie na stole i trzeba je wszystkie zjeść. Słuchajcie, tu chodzi o regularność posiłków. Jakby to naprawdę odchudzanie jest takie proste. Musi być deficyt kaloryczny i regularność posiłków, żeby potem się nie rzucać na to jedzenie. U mnie jest teraz 18:48, ja zjem ten żurek, zjem sobie jakieś owoce jeszcze na taki deserek i to jest koniec u mnie jedzenia na dzisiaj. Ja nie mam potrzeby później podjadania, bo już będę najedzona, no bo jak zjem sobie taką miskę żurku, do tego, nie wiem, zjem załóżmy garść borówek, dwie mandarynki, pół pomelo, to ja naprawdę będę nasycona. I to chodzi o to, żeby nie pomijać posiłków, bo jak pomijacie posiłki, to potem właśnie jest coś takiego, że okej, zjadłam kolację, ale coś bym przekąsiła. Nie, zjadłam kolację, jesteś dalej głodna? Zjedz jeszcze kanapkę. Zjadłaś kolację, jesteś dalej głodna? Dołóż sobie. Ale nie zamieniaj tego posiłku na słodycze, bo po słodycze sięgamy tak naprawdę najczęściej z nudy i głodu. Serio. I wczoraj, Boże, wczoraj, jutro. Na jutro umówiłam się z koleżankami na lepienie pierogów z kapustą i grzybami. Najlepszych na świecie. To są takie pierogi, ja je robię na cieście drożdżowym, piekę i zamrażam je i do świąt czekają. Tylko we trzy się czujemy tak nie do końca, wiecie, tu kater, jedna ma tu kaszle, tu coś, więc odwołałyśmy, ale spokojnie, jutro będę lepiła pierogi z kapustą i grzybami i podam Wam dokładny przepis, więc będziecie ze mną lepić te pierogi. Słuchajcie, musicie je zrobić. Ja to ten przepis wstawiam od, nie wiem, 4 lat chyba na Instagrama i co roku ilość osób, które to robi, jest niesamowicie duża i to jest najlepszy przepis. To jest przepis, który musicie zrobić. Wasza rodzina będzie Was wielbić za ten przepis. Te pierogi... O Jezu, że o tym myślę, to aż mi ślinka cieknie. Jakby te ciasto jest takie cieniutkie, takie puszyste, delikatne, a w środku jest ten farsz przepyszny. Dobra, jutro będziemy robić. Mówię Wam, zakochacie się w tym przepisie też. Mam bardzo ciężkie zadanie, bo jestem na etapie wybierania sofy. O, ale ta jest ładna. Bo chcemy sofę modułową i bardzo mi się podoba. Gdzie jest ta sofa? A, bo internet. Coś takiego, ale ta jest zdecydowanie za mała. Ta sofa jest bardzo ładna. Tylko nie wiem, kurczę, u nas internet coś ostatnio nie działa. Bo to jest ładny narożnik. O, taki narożnik by nam się przydał. No, czekajcie, raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy się zmieści 4. Jakie ma wymiary? O, taki mi się podoba. I nam potrzebny jest też lewy akurat. Zrobię nawet te 45 minut, żeby trochę się poruszać. Ostatnio nie chcę mi się zupełnie chodzić na siłownię, nie chcę mi się tam jeździć. Wiecie, czego się boję? Że na siłowni się spocę. Ja się nie kąpię na siłowni, bo nie lubię tego. A nawet jak mi się spocę i mam tu zawsze mokre gdzieś włosy. Otulam się szalikiem, wiadomo, czapka. Ale dla mnie mokre włosy to jest gwarantowana choroba. I ja nigdy nie chodzę spać z mokrymi włosami. I właśnie jak wychodzę z siłowni, to często kończę chora. Przez to, że właśnie mam gdzieś mokre włosy, gdzieś mi zawieje, przewieje. I stwierdziłam, nie będę ryzykować. Na razie wystarczy mi bieżnia w domu.